Siemanko, z tej strony Elio Patelier Trofan. Parę dni temu, a dokładnie od 15 do 18 sierpnia 2024 w Gdańsku miała miejsce imprezka, która nazywa się City Venture 2024. No nie byłem tam, bo się to nie spikło z moimi wakacjami. Ja wróciłem, tam się zaczęło. Jest to poza tym 700 tam kilometrów ode mnie, więc no drugi raz nad morze nie bardzo. Regina to by się nie zgodziła. W każdym razie ta imprezka tam się odbywała. Zaczęła się w czwartek właśnie 15 o 18. A czy można tam było przyjść wcześniej? Bo organizatorzy prosili, żeby tam wpaść, jakieś tam stoły podosuwać, krzesełka poznosić, browary przywieźć. A od 18 tam się zaczęło, było przywitanie, potem jakaś tam demo scena, a w piątek, sobotę już tam z grubej rury lecieli z tematami. W niedzielę było zakończenie. No i jak to na imprezach bywa, trzeba było kupić bilet. No, możecie się teraz zastanawiać, dlaczego na kanale tutaj o retro grach mówię o biletach, bo to jest bardzo właśnie ważny element całej tej tutaj opowieści. Więc tak, były różne bilety. Na 4 dni. Tam chyba nie można było sobie kupić, dzień dobry, poproszę bilet na jeden dzień. Nie, były na 4 i było kilka rodzajów. Pierwszy bilet był dla panów. Kosztował 180 zł na 4 dni, po 45 zeta wychodzi na dzień. Uważam, bardzo tanio za taką imprezkę. Identyczny bilet na tą imprezkę dla pań był połowę tańszy, za 9 dyszek, czyli 22,50 na dzień, to już jest w ogóle tanio. No i taki na przykład bokser z olimpiady to mógłby wejść za 9 dych, chyba że tam ochroniarze by się nie za bardzo z tym zgadzali, to by nie wyszedł wtedy. No nieważne. Potem były takie bilety, które... Ja bardzo lubię takie właśnie takie akcje, bo były bilety droższe za to samo. Za to samo. Czyli też wchodzicie i robicie co inni, tylko płacicie więcej, bo 250 za bilet. Te bilety się tam nazywały Love City Venture i to po prostu było wsparcie dla całej tej imprezy. Fajna sprawa, fajna sprawa. No i był też taki bilet, który się nazywał... Już mi się przypomniało, dobra. Bo tak ten Strong Support się nazywał. Strong Support, czyli takie mocne wsparcie. On kosztował 350 i właśnie tutaj teraz się wszystko rozbija o ten bilet. Ja tam nie byłem, ja to mówię, bo wyczytałem w internetach wszystko. I jak ktoś miał taki bilet i wiecie, on podchodzi tam do drzwi... dzień dobry, chciałem wejść, bilecik proszę do kontroli, no i wyciągacie ten bilecik za 350 i tam pisze Strong Support, no to ten ochroniarz wtedy mówi, o, ma pan Strong Support, w nagrodę otrzymuje pan na wejściu oryginalną kasetę z grą, uwaga, no bo to za chwilę powiem, z bohaterem dzisiejszego odcinka, dostaje pan tą kasetę na Atari, oryginalną, proszę bardzo, w prezencie. Bardzo miły gest. No, jeszcze było to wydane przez Retronixa, to na pewno super elegancko. No, także tak to wyglądało. No, ale teraz już przejdźmy do rzeczy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest świeżutka gierka na Atarynkę, a mianowicie nazywa się... To będzie teraz po niemiecku. Tylko powiem to w dwóch wersjach. Powiem to w dwóch wersjach, tak żeby komodorowcy też coś z tego wynieśli, żeby zrozumieli, coś tam zaszpanowali potem w towarzystwie, że też coś tam liznęli niemieckiego. Więc tak, najpierw powiem tak to normalnie. Auf Wiedersehen. Monty, czyli z niemieckiego do widzenia Monty. Natomiast niemiecki jest takim specyficznym językiem i tam, podobnie jak w chińskim, bardzo ważny jest akcent, wymowa, więc ja to teraz tak powiedziałem tak normalnie, tak jakby po polsku, tylko że po niemiecku. Ale teraz wam to powiem tak, jak to trzeba powiedzieć, tak po niemiecku. Bo niemiecki jest taki bardzo twardym językiem i w ogóle niemiecki jest bardzo precyzyjnym językiem. Może tutaj nie ma tej precyzji, ale ten niemiecki jest taki... Nie wiem, czy przed chwilą angielski nie powiedziałem przypadku. Niemiecki. Niemiecki jest językiem bardzo precyzyjnym. I teraz tak poważnie. Zachęcam was jak cholera, żebyście sobie weszli na YouTube, jeżeli jeszcze nie widzieliście, i na YouTubie wpisali, nie wiem dokładnie, jak się gościu nazywał, ale wpiszcie sobie na YouTubie język niemiecki jest bardzo precyzyjny. Albo język niemiecki precyzyjny. I tam taki gościu starszy właśnie opowiada o języku niemieckim przez parę minut, jaki on jest precyzyjny. No, uśmiałem się przy tym jak cholera, także no, polecam, ktoś nie widział. Język niemiecki... Dobra, i teraz tak. Teraz drugi rodzaj właśnie wymowy, takiej typowo niemieckiej, wam zaprezentuję tytuł tej gry, zanim jeszcze przejdziemy do gameplaya. Tylko se muszę zamknąć tutaj drzwi balkonowe. Znaczy, to są drzwi balkonowe, a tam balkonu nie mam. No bo stwierdziliśmy, że bez sensu robić taki balkon, co się wiecie... On jest na drogę w ogóle, taki ten, nie? Bo z tyłu mamy normalny, duży balkon, a z przodu to był taki balkon w projekcie taki, że wiecie, wchodzicie stopami i jest koniec balkonu. To bez sensu. Nie robiliśmy, także tam otwieramy drzwi balkonowe u mnie, patrzycie, nie ma balkonu. Tylko taka jest od razu szyba, żeby nie wypaść, nie? To ja to teraz muszę zamknąć, no bo tam na zewnątrz sąsiad tam naprawia synowi skuter, tam odpalają, gadają. Natomiast no, niekoniecznie w tym momencie chcą się uczyć języka niemieckiego, także na chwilkę... Ściągamy tutaj sprzęcik, zamknę sobie to okno. Dobra.
Czyli tak, bohaterem dzisiejszego odcinka jest gra, w ogóle jeszcze nie powiedziałem przez kogo napisana, gra napisana przez Atari BDSM. Kolega takie strony ogląda w pracy, ale to oni chyba nie. Wydana przez Retronixa, Auf Wiedersehen, Monty. Natomiast prawilnie, jak jeden z widzów mój lubi w komentarzach pisać, prawilnie, mi się strasznie ten wyraz spodobał. Nie znałem go, nie znałem. Poznałem w waszych komentarzach tam, jak żeście... Prawilnie, prawilnie to się wymawia tak. Uwaga, czekajcie, bo muszę się teraz skupić. W kamerę patrzę, bo zawsze ja patrzę tu, to, a tam jest dziurka kamery. Uwaga. Auf Wiedersehen, Monty! Tak się mówi po niemiecku, bo to trzeba tak zaakcentować i trzeba tak twardo powiedzieć, więc bohaterem dzisiejszego odcinka jest Auf Wiedersehen, Monty! Jest ta gra. Jest to... Będę miał ciule chrypkę przez was. Bo już czuję, że mi się tutaj coś robi. No. No, jest to kontynuacja gierki Monty on the Run, którą wam też pokazywałem. Po kolei. Monty on the Run powstało w 1985 roku na Commodorka, Spectruma, Commodore 16. No na Atari nie powstało. Na Atari nie powstało, ale raptem 34 lata później pojawiło się w 2019 roku. Było na moim kanale 2 lata temu, więc zagrałem. Średnio mi się podobała, była strasznie trudna, pixel perfect, ale w tym odcinku wam chciałem po prostu pokazać, jak wygląda grafika ZX Spectrum, bo właśnie na Atari jest tak zrobiona jak na ZX Spectrum. Potem się w 1987 pojawiła kontynuacja tego właśnie Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Monty się pojawiło. No i też na Atari, Commodore i Spectrum. Na Commodore, Spectruma i tamten. Nie na Atari. Nie na Atari się pojawiło. No ale... Ale teraz na CD Venture 2024 była premiera tej gierki. 37 lat. Kto by tam liczył? Kto by tam liczył te latka? Nie wiem, czy się w ogóle autorzy jeszcze wtedy urodzili w 87. Nie wiem, ile oni mają teraz. No bo... Może już byli urodzeni, może byli mali. W każdym razie zaplanowali wydać tą grę w 2024 roku. No i mamy po 37 latach na Atari. I ta gierka jest według graficznie też Spectrum. Też Spectrum. Ale jest dużo prostsza według mnie. Ćwiczyłem dzisiaj z pół godzinki. Z pół godzinki ćwiczyłem i powiem wam spoko. I o co chodzi w gierce? Tak na szybko. Jesteśmy Monty. Chodzimy sobie po świecie. Nie po świecie. Po krajach Europy sobie chodzimy, ale z buta. Z buta. Nie, że on tam czymś jeździ, po prostu z buta. Z buta chodzimy i zbieramy sobie pieniądze. Pieniądze sobie zbieramy, żeby kupić sobie wyspę. Zapomniałem nazwę tej wyspy, ale ta wyspa też się zaczyna coś tak Montli, taka jakaś wyspa. Tak się nazywa. Żeby sobie kupić tą wyspę i żeby tam po prostu spędzić emeryturę. Jeżeli mam się czepiać, będę się czepiał dwóch rzeczy. O jednej wam powiem teraz, druga będzie podczas gameplaya. To powiem wam, jak się zbiera pieniądze w gierkach, no to przeważnie to są jakieś takie monety się krążące w kółeczko, taka animacja, albo jakieś takie zielone dolarki. A tutaj są takie prostokąciki z napisem THC. No, to zbieramy takie te. No i nie wiem, co będzie dalej. No, doszedłem tam, tam parę krajów, tam wieża Eiffla, krzywa wieża w Pizie, a to zaraz zobaczycie tam, jak mi się uda tak na żywo ten. Dobra, za długo już gadam, 8,5 minuty. Dobra, zapraszam na... nie będę krzyczał, bo już mnie to i tak boli. Nie Monty on the Run. Auf Wiedersehen, Monty. Zapraszam. Dobra, odpalam Atarynę. Plik wrzuciłem sobie na A8 pikokarta, żebyśmy nie musieli niepotrzebnie czekać, jak to jest w przypadku SJUSD. Tu jest błyskawica. Mam tutaj katalog nowości. I w nowościach mamy, nie będę krzyczał, Auf Wiedersehen, Monty. Odpalamy. Gramy oczywiście keypadem. Teraz taka informacja, na poważnie, nie że się tłumaczę. Na upscalerze, ekran tytułowy, na upscalerze i na graberze mam takie półsekundowe opóźnienie, już wam wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast tu jest gierka taka, może nie pixel perfect, ale trzeba po prostu uważać, trzeba w pewnych momentach, więc mogę ginąć i za często i może zaczniemy jeszcze raz, nie wiem, zobaczymy, bo próbowałem na emulatorze oczywiście i tam dosyć daleko doszedłem. Dobra, nie tłumaczę się. Mogę po prostu ginąć. Mogę po prostu ginąć. Dobra, ekranik tytułowy, graficzkę już ze Spectruma widzimy. Naciskamy fajera i popatrz. Dobra, i popatrz. Nie, najpierw wam powiem, co mi się w tej gierce nie podoba, bo wam obiecałem. Nie wiem, czy taki był plan twórców, czy tak było w tym oryginale na Commodorku i na Spectrumie, ale nie podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza to jest skakanie na liny. Popatrzcie, jeżeli sobie stanę tutaj, to w każdej gierce, której do tej pory grałem, jeżeli skoczę, no to on się złapie tej liny. Czy to jest Fred, czy są inne gierki. Natomiast tutaj
on przeskakuje tą linę. Staram się wrócić. Na linę można wskoczyć łapiąc ją dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w swoim górnym pułapie lotu lub w locie opadającym. Czyli musimy się po prostu w odpowiedniej odległości ustawić, żeby on właśnie się złapał liny. Tak jak mówię, nie wiem, czy taki był pomysł twórców, tak tu jest... No i to nie jest THC, to jest TC! Nie wiem, czemu myślałem THC. To jest TC, zbieramy TC. Nie wiem, czemu ten... Dolar to by było D, euro to by było E, a TC? Nie wiem, to co. Dobra. Jest, nie ma, te, nie ma THC. Drugi problem, a czy problem, druga rzecz, która mi się tutaj nie podoba i też nie wiem, czy ona nie jest planowana i specjalna, to są... to jest to, co się dzieje, jak chodzimy po linie. Popatrzcie, jestem teraz na kładce, naciskam w dół. No... Czekajcie, czekajcie! Bo... No, nie wiem, czemu spadł. Bo naciskam w dół na kładce, a wiem, czemu spadł. Dobra, zaraz, zaraz. Naciskam, nic się nie dzieje. I prawidłowo. No bo przecież jestem na kładce. Ale popatrzcie. Wchodzę na linę, chodzę sobie po linie i będąc na linie, da się przeniknąć przez kładkę. W niektórych levelach jest to potrzebne i konieczne wręcz, w niektórych ekranach. Natomiast ja uważam to za niefajny pomysł. Dobra, gramy. Nie zginąłem podczas tych pokazów. Spróbujemy zagrać. Grafika komodorowska, tutaj nawet się taki ten kolor crash robi jak... Wiecie, o co chodzi? Jak tak ten. No i tutaj jest pierwszy ekran, ale to jest jeden z najtrudniejszych momentów w grze. I jeszcze z tym opóźnieniem nie wiem, czy mi się to uda przejść, czy nie będę tu wyzywał. Zobaczymy za chwilkę. I teraz generalnie tak. Punkty życia na górze, a na dole mamy miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Gibraltar to jest tam chyba między... To jest tam taki cypelek z Hiszpanii. To jest w ogóle chyba terytorium Wysp Brytyjskich, nie? Tylko to jest tam w Hiszpanii na dole i to jest chyba tam oddziela tam tym kanałem no, Hiszpanii od Maroka, nie? No to jesteśmy teraz na Gibraltarze. Czekajcie, muszę skoczyć, jak ten się przesunie. Dobra, no, stój. Teraz muszę się kawałek wdrapać. I teraz tutaj jest taki mały pixel perfect. Jak się źle odbije, to mnie zabije. Dobra, udało się przejść. Dobra. No, jak jeszcze uda mi się wrócić, to już będziemy grali tak, że nie będę zbierał tych wszystkich THC, nazwijmy to roboczo. Tylko po prostu będę chodził, żeby jak najwięcej wam tych ekranów pokazać, zanim zginę. I tutaj też trzeba z tym pixel perfectem, kurde, skoczyć odpowiednio. O, udało się, dobra, bo mam już tak zakodowane w głowie, że muszę się po prostu wcześniej naciskać. No to są proste rzeczy, tu są proste, no tak sobie tym Monty'm pochodzimy, pozbieramy. Nie wiem, czy tu jest ustawiony jakiś taki pułap, ile procent tego musimy zebrać, żeby gierkę przejść, czy wszystko musimy zebrać, czy na przykład jest tak, jak było w tej grze na Commodore, co ostatnio grałem, Jungle Joe, że nie trzeba było wszystkich tych idolów zebrać, tylko chyba tam ileś, 20 czy 18 i można już było przejść gierek. Nie trzeba było mieć 30. I nie wiem, ile jest tutaj, no bo to jeszcze nie ogarnąłem tej gierki. No ale tam, gdzie jest wszystko prosto, no możemy sobie oczywiście pozbierać. Kolorów, jak widzicie na ekranie, jest w pieruny, ale wszystkie... wszystkie. W danym miejscu jest tak jakby tylko jeden kolor. Taka imitacja właśnie spektruma. I popatrzcie, to jest właśnie też ten moment tutaj w tej gierce. Gierka w ogóle mi się podoba. Monty on the Run mi się nie podobał, ta mi się podoba. Jest naprawdę fajna. I to są te głupie momenty. Popatrzcie, stoję. Mam przed ryjem linę. Nie trzeba być Tarzanem, nie wiadomo kim, ale wiadomo, z takiej odległości skaczę, łapię linę. On ją mija i po prostu trzeba skakać tutaj z tego zakątka. No bez sensu. To jest bez sensu kompletnie, ale może jakimś cudem autorzy przeczytają, znaczy przeoglądają mój odcinek i się wypowiedzą. Nie wiem, dobra. Chodzimy sobie, dalej jesteśmy tutaj w Gibraltarze. Musimy tylko pamiętać, że póki jesteśmy na linie, to przechodzimy przez kładkę, bo to nas może czasami zabić, więc musimy się odpowiednio tam poustawiać, poruszać i tak dalej. Tutaj wam pokażę zaraz taka fajna graficzka, będzie po lewej stronie. Przeszkadzajki są też takie... Nie atarowskie, że tak powiem, nie jakieś obracające się rąby. I to takie są fajne, tu jakieś takie koloseum niby lata czy coś. Tutaj jakieś, wiecie, lepsze niż obracający się kwadrat, nie? No, tutaj mamy takie drzewko, też tam THC jest na drzewku. Tutaj jest taka drobna synchronizacja do umięcia. Naprawdę fajnie są levele. Kurde! Bo gadam do was! Fajnie są levele, naprawdę... Jeszcze opóźnienie! No Boże, no... Bo ja naciskam, a on już schodzi wtedy. Czekajcie. Nie odzywajcie się na razie. Teraz zrobię krok. I teraz... Skończysz, Boże, jedyny! Jaki to jest bezsens. Zaraz zginę, mam ostatnie życie. Ja się teraz specjalnie zabiję jeszcze... Ohoho. Nienawidzę z takim opóźnieniem grać. Na fizycznym sprzęcie game'owym mogę wam pokazywać, wiecie... strategię. No i zbulwersowałem się, aż mi się spociły pachy. Jeszcze raz, teraz na szybko. Robimy speedruna. Nie zbieramy THC. Tylko po prostu wam pokazuję, po prostu pokażę wam levele, bo to jest bez sensu tak grać, jak się tak ginie. Ja mam zasadę na kanale, że
poza oczywiście topscorem, że gram na fizycznych sprzętach, nie na emulatorach, tylko przez ten upscaler to opóźnia się wszystko. Dobra, teraz lecimy bez zwierania. Tak, wam po prostu pozwiedzamy te kraje europejskie. Pokażę wam, ale tam się nie poddam. Kurde, przejdę do tego drzewa, bo chcę wam pokazać, że można tam chodzić po drzewie, bo właśnie tutaj nie tylko po linach chodzimy. Możemy chodzić po drzewie, możemy chodzić po jakichś kratach, po tego typu rzeczach. Jest! Dobra, udało się. I popatrzcie, możemy się wspinać po drzewie. Nie możemy. Musimy podskoczyć. Podskakiwać tutaj. I dopiero po liściach będziemy. Nie, musimy podskakiwać. Po prostu podskakujemy. Ale generalnie się da. Albo chodzimy góra-dół, albo po prostu podskakujemy. Tutaj też jeszcze muszę powrót zaliczyć. Czekajcie. I lecimy dalej tam do tych innych krajów. Krajów, tak dobrze mówię. Tylko czekajcie, bo tutaj mi nosa chyba nie liźnie. I teraz skoczymy. O. Tak, aż mi się tak. Tak jest, bo ja jak się skupiam, to tak robię językiem. Dobra, bo odcinek będzie za długi, a potem stękacze się pojawiają. Idziemy, tutaj taka rura, też skakujemy. Ona dosyć dużo opóźnienia ma, więc spokojnie ją omijamy. Jak są takie przeszkody, które są dosyć daleko od nas, to lepiej i tak skakać pod nie, tak jak ja to teraz robię, jak one będą szły do góry. Żeby przypadkiem nie zahaczyć, zawsze się warto cofnąć jeszcze kawałeczek. A jeszcze z opóźnieniem, to nie wiem, gdzie się zatrzymie. No. I teraz na przykład z Gibraltaru wyszliśmy do Francji. I tutaj zaczynają się teraz te smaczki w gierce, które mi się bardzo podobają. Już wam zespoilerowałem we wstępniaku. No jesteśmy we Francji, to nie zbieramy tego, nie zbieramy. Tutaj też może być ciężko wyjść, bo jest opóźnienie. Czekajcie. Leć, ciulu! Dobra, udało się. I popatrzcie, co tutaj będzie. I już, jak ja pierwszy raz grałem i to zobaczyłem, to już mnie ciary przeszły, już wiedziałem, jest wieża Eiffla, kurde. Takie rzeczy cieszą, to są takie właśnie smaczki w gierce. No mamy Francję, jest wieża Eiffla, potem dojdziemy do Italii, będzie ta krzywa wieża w Pizie. I potem są jeszcze inne takie rzeczy. No tutaj to nie będę kombinował, żeby tam, wiecie, nie zginąć. Po prostu pokażę wam dalej tą. Tutaj jest pixel perfect, tu zginę. Czekajcie. Cicho! Bo to z opóźnieniem, ale się udało. No i popatrzcie, wchodzimy sobie na wieżę Eiffla. Wchodzimy po jakichś tych drutach, takich tych, poruszamy się. Ja początkowo utknąłem tutaj totalnie, ale potem się okazuje, po prawej stronie widzicie, są cieńsze te druciki. Tędy trzeba było po prostu przejść. Ja nie umiem tego zatrybić, nie? No i teraz tutaj będzie trudny momencik, ale chcę tam dalej przejść, żeby wam się pokazać. Tu się skacze, jak to oko będzie w górze. Nie, jak będzie na dole. Jak będzie na dole. Teraz, bo jest opóźnienie. Ten, jak będzie u góry. Teraz, bo jest opóźnienie. O, przyszliśmy. Teraz jesteśmy. Dalej jesteśmy we Francji. Dalej jesteśmy we Francji. I tutaj właściwie chyba nic nie ma. To jest taki ślepy zaułek. To jest tylko do pozbierania. To czekajcie. To tam trzeba. Tutaj jest też taki patent. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest fajna gierka. Patrzcie. I skaczemy od razu. No i skoczyłem pod to. I dupa! Dobra, ale. Nie, ja nie wiem, czy on mnie dotknie. Czekajcie, dotknie mnie? Nie, on mnie nie dotyka. A panikowałem. Dobra, jak będzie na górze skoczę. Czekajcie jeszcze raz. Bo to trzeba synchronizację. Czekajcie. No i czas leci, potem marudzicie, a to się teraz gówniano rusza. I krok w tył. Dobra, udało się. No i teraz tej wieży sobie spadniemy. Tutaj Eiffela. No spada wolno, spada wolno. Dobra, próbujemy jeszcze do tej krzywej wieży w Pizie dojść. Czekajcie, tam jest przejście, idziemy, ciśniemy. Polecimy sobie tutaj górą, bo musimy tam zebrać. Liny się oczywiście zmieniają, w Gibraltarze były to takie liany, tutaj we Francji są takie jakieś takie inne, ale generalnie jest to wszystko takie rozpoznawalne, wiadomo, po czym się można wspinać, po czym nie. Czekajcie, o tak. Dobra, teraz sobie zejdziemy na dół, przejdziemy tam na drugą stronę. Nie pamiętam, czy tam już jest od razu zmiana kraju, czy nie, ale tutaj znowu musimy uważać z tym opóźnieniem. Tak. Dobra, udało się. Czekajcie jeszcze chwileczkę, żeby tutaj nie spintolić. O, nie zbieramy THC, bo to nie o to chodzi. Teraz mamy właśnie Rzym. Weszliśmy do Rzymu. Teraz spadnę tam na. Nie zbieramy tego. Spadnę tam na dół, bo chcę jak najdalej po prostu dojść i wam pokazać, nie? Tu jest bardzo ważne, nie można spadać prawą częścią. Zaraz zobaczycie, tylko trzeba lewą spaść. Jakbyśmy prawą spadli, to spadamy w tą dziurę i nie zbieramy tego jednego THC, nie? Dobra, i tam w prawo już będzie prawdopodobnie krzywa wieża w Pizie. Czekajcie, ile się nagrywało? 10 minut. No kurde, będziecie marudzić, po pół godziny wyjdzie całość. To jest tutaj, pode mną na prawo jest bardzo ciężkie do zdobycia. To se możecie odpuścić, nie? Czekajcie. Teraz jak on się będzie cofał lecieć, czekaj, tu mam tyle sekund i w prawo. Dobra, uda się. Dobra, nie wodę. Woda jest brzydka, są jakieś kanały to jest może Wenecja. Śmierdząca strasznie. Krzywa wieża w Pizie będzie potem. To jest te... Zawsze mi się z Grecją myli. To takie... Albo Koloseum, albo nie. To mnie poprawicie w komentarzach. No i tutaj na przykład też się można wspinać po tych rurach, nie? Także na przykład... O! Wspinę się na rurę i się wspinacie po rurze, nie? Tylko poczekajcie, aż to tam przeleci. Wspinacie się dotąd. Teraz trzeba sobie resztę już podskoczyć. Przeskakujemy tutaj. Znowu mamy lianów troszeczkę.
idziemy tam na górę. Do tej wieży w Pizie dojdziemy, tylko wam pokażę, bo to jest taki smaczek, wiecie, smaczki lubimy, smaczki w gierkach są super, nie? Tutaj jest gdzieś przejść, nie ma przejścia. Tutaj jest ślepy zakątek. To czekajcie. Lina w dół, popatrzcie, lina w dół jest, czekajcie, zejdziemy tam. I tam będzie chyba ta wieża. Mamy jeszcze 3 życia, więc nie jest źle. Sobie tu schodzimy. To jeszcze nie ma, to musimy teraz jeszcze, a to jest proste. Tam ona jeszcze chyba w dół będzie. Tylko musimy zobaczyć znowu, gdzie się porusza ten taki statek kosmiczny, ten taki spodek. On se leci tam aż do końca. Oko wchodzi do dotąd, więc nas nie dotknie. I udało się, pięknie. Teraz sobie spadamy na dół i zlecimy. Właśnie nie wiem, czy zlecieć tędy, czy kurde trzeba zejść drabinką. Nie, tam się tylko wchodzi drabinką, no nie ma zejścia. Dobra, teraz synchronizacja z opóźnieniem. Teraz. Nie wcisnąłem w bok. Teraz. Pięknie. I do wody. Nie, tu jest właśnie taki bug. Nie wiem, czy to jest bug, czy wykryłem właśnie buga. On spada w powietrze. Spadł w powietrze. I teraz możemy normalnie skoczyć, popatrzcie. I on jakby tak po powietrzu się poruszał. Bez sensu trochę, nie? Czekajcie, bo ja teraz nie wiem. Nie wiem, gdzie tak. Pogubiłem się teraz, gdzie jest ta krzywa wieża w Pizie. Specjalnie się zabiłem, bo teraz zaczniemy. A, jak on spada znowu. Aha, bo. Bo tutaj jest coś w powietrzu ukrytego. O! Tak to trzeba było zrobić. To czekajcie. Nie pokażę wam tej wieży. Taka złośliwość po prostu rzeczy martwych, bo to jest to opóźnienie. A wiedziałem, żeby wam pokazać to na emulatorze. Ale potem było stękanie. Bo obiecałeś, nie dotrzymujesz słowa, miałeś grać na fizycznym sprzęcie. Po co kupujesz te komputery, jak grasz i tak na emulatorze? No i nie wiem, gdzie ta krzywa wieża jest. No przecież ona jest w tym, we Włochów. Czekajcie, to jeszcze sekundę. Trudno, już się tak długo nagrywa, to se przewiniecie po prostu. I zobacz, i tutaj zginę. I tutaj zginę. Bo tego się po prostu, to jest ciężko przejść nawet z emulatorem, a co dopiero z opóźnieniem. A dupa tam, nie pokazałem wam krzywej wieży. To teraz, tutaj kończymy, gierka jest świetna, naprawdę spróbujcie. Jak zagracie bez takich cyrków przełączeniowych jak ja, to jest naprawdę spoko, responsywne i w ogóle. Ja teraz zrobię cięcie, szybko se wskoczę na emulatorek, i postaram się tam dojść do tej krzywej wieży w Pizie, żeby wam po prostu pokazać. Ale to będzie już taki bez mojego ryja. Tak tylko tak na chwilę. W ogóle jeszcze raz to puszczę na emulatorze, zagram całe, ale ja wam puszczę w szybkości, a potem wam zwolnię. No. Mam nadzieję, że was zachęciłem do gierki. Naprawdę jest spoko. Lekko 4, ale tak bliżej 5. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Hej.